W galerii kobiecych niezwykłych postaci operowych Manon jest wyjątkiem, bo to historia od skrajnie egoistycznej miłości własnej do miłości, która symbolicznie przekracza śmierć. Można odczytać tę postać jako postać kobiety fatalnej, kobiety demonicznej, kobiety, która niszczy wszystko i wszystkich, nawet tych, których bardzo kocha. W tej chwili tylko wspominam o tytułowej bohaterce, ale jest tam cała galeria niezwykłych postaci. Dla wszystkich, którzy kochają operę lub jeszcze nie wiedzą, że operę pokochają, gorąco zapraszam na premierę Manon, a jest się w czym rozkochać, bo muzyka i historia niezwykłe.